Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Ostatni dzień naszych rekolekcji, ostatnia historia, ostatni dotyk Boga w czasie tych rozważań. Mam nadzieję, że tych dotyków Boga będzie mnóstwo w naszym życiu, że naprawdę i te rekolekcje, i Słowo Boże, którego ufam, że się trzymacie i rozkuchujecie się w tym Słowie, będzie teraz, te dotyki będą prowadziły wasze życie cały czas. To jest bardzo ważne też, żebyśmy cały czas szukali Jezusa Chrystusa w tym naszym życiu. Ostatnia historia to uzdrowienie chorego przysadzawcę Betesda. Zapraszam was do tego, żeby wezwać Ducha Świętego na początek. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś przyszedł, abyś był razem z nami, abyś poprowadził nas w tym rozważaniu. Prosimy Cię, Duchu Święty, o to, abyś otworzył nasze serca. Otwórz nasz umysł. Pomagaj nam przez to Słowo zrozumieć nas samych, nasze decyzje. Pomagaj nam wstawać, zbierać się do naszego życia, iść do przodu, ruszyć. Tak jak Jezus uzdrowił tego człowieka leżącego od tylu lat przy tej sadzawce, tak prosimy, aby nas uzdrawiał. Przyjdź, Duchu Święty. Ewangelia według świętego Jana, 5 rozdział, to jest początek. Wkrótce po tym przypadło święto żydowskie i Jezus przybył do Jerozolimy. W Jerozolimie przy owczej bramie znajdowała się sadzawka, mająca 5 krużganków, nazywana po hebrajsku Betesda. W ich obrębie leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. Był tam także pewien człowiek, który chorował 38 lat. Jezus zauważył go, leżącego tam, a wiedział, że mężczyzna ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał go więc: chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce po poruszeniu się wody. A kiedy ja już do niej wchodzę, ktoś inny mnie wyprzedza. Wtedy Jezus polecił mu: wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten wyzdrowiał. Zabrał swoje posłanie i chodził. W tym zaś dniu przypadał szabat. Żydzi więc upomnieli uzdrowionego: dziś jest szabat i nie wolno ci nosić twego posłania. Lecz on im odparł: przecież ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Zapytali go więc: kim był ten człowiek, który ci to powiedział: wstań i chodź? Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, ponieważ Jezus oddalił się od zgromadzonego tam tłumu. Gdy Jezus spotkał go później na terenie świątyni, powiedział do niego: spójrz, jesteś całkiem zdrowy. Nie grzesz już więcej, aby cię nie spotkało coś gorszego. Po odejściu człowiek ten oznajmił Żydom, że to właśnie Jezus go uzdrowił. Z tego powodu, że Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli go prześladować. On jednak im odpowiedział: mój ojciec działa stale, dlatego i ja działam. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Oto słowo Pańskie. Kochani, jesteśmy z Jezusem w Jerozolimie w czasie święta. Tradycja utożsamia to święto z pięćdziesiątnicą w judaizmie, święto Tory. Dużo ludzi, jest mnóstwo ludzi w tej Jerozolimie. Chrystus przychodzi i podchodzi do sadzawki. Sadzawka była usytuowana obok kościoła świętej Anny w Jerozolimie, tak jak czytamy w Piśmie Świętym, przy owczej bramie, nosiła nazwę Betesda, czyli inaczej mówiąc po prostu dom miłosierdzia. To jest niesamowite, dlatego tę historię wybrałem na sam koniec, bo to jest takie moje małe marzenie. Może na samym końcu jeszcze do tego wrócę, ten dom miłosierdzia. Sadzawka zasilana była deszczówką. Miała takie wymiary 120 metrów na 60. Mnóstwo chorych tam było położonych, mnóstwo chorych tam leżało dookoła. Co najważniejsze, to to, że Jezus wchodzi w to środowisko, w te osoby, które gdzieś tam są. I zobaczcie,
Był tam także pewien człowiek, który chorował 38 lat. Nie wiemy nic o tym człowieku. Nie wiemy, czy był bogaty, czy był biedny. Nie wiemy, co się dzieje z jego rodziną, czy w ogóle miał jakąś rodzinę. Nie wiemy, jaki był jego status. On tylko liczył lata choroby. To jest straszne. Bo zobaczcie, gdy Jezus się narodził, to on już 7 lat chorował. Jego choroba trwa praktycznie całe jego życie, można było powiedzieć. On nie zna nic więcej z tego świata, jak tylko swoją chorobę. Jego choroba jest całym światem. 38 lat. Bardzo długo. Do kogo należy inicjatywa w tym uzdrowieniu, w tym spotkaniu? Do Jezusa. Słowo mówi jasno. Jezus zauważył go, leżącego tam. To Jezus go dostrzega. Jezus dostrzega tego ostatniego. Tego, który jest najwolniejszy. Tego, który nic nie ma. Najsłabszy. Jezus takiego ciebie dostrzega. Nawet jeżeli tak się czujesz, to wiedz, że On to widzi. On dostrzega naszą biedę. Ten wyścig, który tutaj jest, bo zobaczcie, tak naprawdę to jest wyścig. Niektóre rękopisy dodają takie jedno zdanie. Od czasu do czasu zstępował anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto pierwszy wszedł do wody po jej poruszeniu, zostawał uzdrowiony z każdej choroby. Ta wzmianka prawdopodobnie pochodzi z żydowskiego folkloru religijnego, ale kto pierwszy dotykał tej wody, kto pierwszy się wykąpał w wodzie, która została poruszona, to jest bardzo światowe myślenie. Kto ma więcej? Kto będzie pierwszy? Kto prześcignie w tym wyścigu szczurów tą drugą osobę? I zobaczcie, że to jest rzeczywistość, której my też doświadczamy. Ile jest w nas, w naszym środowisku takiej bieganiny, tego, żeby być jak najlepszym, pierwszym. Nie mogę być ostatnim, ja nie mogę być słabym, nie mogę sobie na tą słabość pozwolić. Ja muszę być najważniejszym. A Jezus kogo dostrzega? W tym tłumie dostrzega tego, który jest najsłabszy. Który jest ostatni. Który jest najwolniejszy. I dostrzegając go, zadaje mu pytanie. Chcesz być zdrowy? Wyobraźcie sobie, bo to trochę głupie pytanie jest na pierwszy rzut oka. Wyobraźcie sobie, że przychodzimy do szpitala i w tym szpitalu staje przed nami lekarz albo jesteśmy w przychodni, staje jakaś pielęgniarka i mówi, czy pan chce być zdrowy? Nie? Czy chcesz być zdrowy? O co Jezusowi chodzi? Jaka ma być odpowiedź? Bo co mam odpowiedzieć? Nie, dobrze mi się tu leży, jest fajnie, oglądam turystów przechadzających, którzy patrzą się na chorych. Nie, w sumie to jest okej, jakoś tam sobie żyję, gramy w karty. Nie wiem, jaka miałaby być odpowiedź. Czy chcesz być chory? I zobaczcie, ta odpowiedź człowieka jest prawdziwa z jednej strony, ale jest zatrważająca, jest straszna. To jest horror, to co on mówi w odpowiedzi na pytanie Jezusa. On mówi tak, Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce. Nie mam nikogo. A grecki tekst, jak sprawdzałem, dokładnie mówi tak, człowieka żadnego nie mam. On sam zdiagnozował swoje życie. On sam zdiagnozował swoją chorobę. Człowieka żadnego nie mam. Nikogo nie mam, Panie Jezu. Jestem totalnie sam. To jest mój problem. To jest moja największa choroba. Moją chorobą jest samotność. Ja sam staję przed Tobą, Panie Jezu, i przyznaję się do tego. Zobaczcie, że On nie powiedział mu tak naprawdę, czy chce być chory, czy chce być zdrowy, czy nie chce być zdrowy, czy chce być chory dalej, czy nie. On zdiagnozował swój problem. Jak staję przed Jezusem, to staję po prostu taki, jaki jestem. Taki, jaki jestem. Z moim bólem, z moimi słabościami, z moimi trudnościami, z moimi pięknymi momentami też, radosnymi, ale taki, jaki jestem. I on tak wypowiedział się do Jezusa. Człowieka żadnego nie ma przy mnie. Żadnego nie ma. Wszyscy mnie opuścili. Jesteś pierwszym od 38 lat, który zwrócił na mnie uwagę. Jesteś pierwszym, który na mnie popatrzył. Jesteś pierwszym, który w ogóle się do mnie odezwał.
Tu każdy żyje dla siebie. Nie ma nikogo przy mnie, kto dzieliłby ze mną te cierpienia. Nie ma nikogo, nie ma radości. Tu wszyscy żyją tylko widząc swój czubek nosa. I zobaczcie, to jest chyba choroba też dzisiejszego świata, ta samotność, która nam bardzo, bardzo doskwiera. Jezus wyciąga nas z samotności. On nie pozwoli być nam samotnymi. Nie pozwoli. On zawsze jest. W każdym miejscu naszego życia jest. I zobaczcie, Jezus podchodzi do niego i mówi: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Trzy etapy uzdrowienia. Wstań, weź swoje posłanie i chodź. Wstań, na swoje nogi wstań. Nie bądź uzależniony od kogoś. Nie bądź cały czas zależny od czyjejś decyzji, od czyjejś pomocy. Wstań, ja ci pomogę. Weź swoje łoże, czyli weź to, co było twoją strefą bezpieczeństwa, co było twoim upokorzeniem też, bo to był znak twojej choroby, weź i przekuj to w twoje zwycięstwo. To jest łaska, która się w słabości twojej doskonali. Rozumiesz? Weź to wszystko i ty nad tym panuj. I w końcu chodź, idź do przodu. W wielkim zaufaniu prój do przodu. Idź, nie stań w miejscu. Drodzy, może być tak niestety, że na to głupie pytanie czasami, które nam się wydaje głupie Jezusa, czy chcesz być zdrowy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo dobrze nam jest w tej chorobie, bo dobrze nam leżąc. Przyzwyczailiśmy się do schematów, przyzwyczailiśmy się do tego, że ktoś na nas pracuje, nadskakuje, ktoś za nas podejmuje decyzje, jesteśmy w pewien sposób uzależnieni od kogoś. Przyzwyczailiśmy się też do takiego wygodnictwa, że ja nie muszę nawet walczyć z tą chorobą. Ja nie muszę, ja po prostu się poddałem. Wygodnie mi jest. To jest okropny stan. Okropny. I ten stan może trwać 38 lat, może trwać 50 lat. Może trwać krócej też, ale już powoli się do tego przyzwyczajasz. Uważaj na to. Uważaj na to. Co w tym fragmencie się dzieje? Woda życia. Wodą życia okazuje się Jezus. To jest woda życia, która weszła w jego życie. Dała mu nowe życie. Ta sadzawka, ta Betesda, to nie jest tak naprawdę woda życia, bo teraz przychodzi prawdziwa woda życia, którą jest Jezus. To jest ten dom ogromnego miłosierdzia, którym jest właśnie Jezus. I drodzy, zobaczcie, że przedziwne jest to, że ten człowiek idzie potem do faryzeuszów, oznajmił Żydom, w innych tłumaczeniach jest doniósł, dosyć pejoratywny wydźwięk, donosi i Żydzi chcą za to Jezusa zabić. Jeden temat chcę tu poruszyć. Wdzięczność. Wdzięczność za zmianę życia, za to, że coś totalnie się zmieniło. Nie ma tej wdzięczności. Czy my możemy mieć problem z wdzięcznością? Możemy mieć. Bardzo ciężko może nam zwykłe słowo dziękuję, zwykłe słowo proszę, przepraszam, przejść przez usta. A przede wszystkim dziękuję, jeszcze w geście jakimś. Oprócz tego słowa, żeby kogoś przytulić, ucałować, żeby się do kogoś uśmiechnąć, może być to trudne. Ta wdzięczność w nas może być zaburzona. I teraz, kiedy jesteśmy w domu, może warto o takich prostych rzeczach pomyśleć. Jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę, żebyśmy nie zapominali o takiej wdzięczności. I kochani, to spotkanie na sam koniec, kiedy Jezus spotyka go później na terenie świątyni i mówi: spójrz, jesteś całkiem zdrowy, nie grzesz już więcej, aby cię nie spotkało coś gorszego. Czy może spotkać coś gorszego człowieka niż 38 lat choroby? Może. Tą gorszą rzeczywistością niż choroba trwająca całe życie jest grzech. Więc jeżeli teraz w twoim życiu jest grzech, to wiedz, że to jest coś gorszego niż 38 lat choroby. Zrób z nim porządek. Jezus jest w stanie z tego grzechu cię wyciągnąć. Jezus ci ten grzech przebaczy. Te grzechy obleje swoim miłosierdziem, ale zrób coś z nim. Czy chcesz wyjść z grzechów? Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz, żeby twoje serce Bóg skleił, to serce poranione
skleił na nowo i dał ci piękną miłość? Czy chcesz? Kochani, zamknijcie na chwilę oczy. Na moment, proszę was, zamknijcie oczy. I posłuchajcie. Ja przychodzę do ciebie dzisiaj. Przychodzę do ciebie jako twój Zbawiciel, jako ten, który odkupił ciebie. Przychodzę z ogromną miłością, abyś zaufał mojemu życiu, mojej miłości, które daje tobie życie. Nie jakaś sadzawka, nie jakaś Betesda, nie taka woda, która będzie poruszana przez anioła. Ja jestem twoim życiem. Przychodzę do ciebie, który może jesteś ostatni, który może jesteś najwolniejszy, który czujesz się niezauważony. Przychodzę do ciebie i dostrzegam cię, chcąc cię dotknąć swoją miłością. Dotknąć cię swoim słowem. Chcę ci powiedzieć dzisiaj: wstań. Weź to wszystko, co cię ogranicza, co jest jakimś symbolem twojej przegranej, znakiem twojej choroby, i rusz do przodu. Ze mną jesteś w stanie to zrobić. Tyle lat już cierpisz, tyle lat, tyle miesięcy borykasz się z taką trudnością albo z grzechem, ze swoją chorobą. Dzisiaj ja, Jezus Chrystus, podchodzę do ciebie i mówię ci, daję ci nowe życie. Ja jestem wodą, która daje tobie nowe życie. Ja jestem tą wodą życia. Przyjmij mnie. Wstań. Weź swoją trudność i chodź za mną. I idź, rusz z miejsca. Słyszysz to? Słyszysz to, jak Jezus mówi? On mówi to do ciebie. Mówi to do ciebie. Z tego fragmentu i ze spotkania z papieżem Franciszkiem pojawiło się moje marzenie. Marzenie domu miłosierdzia. Prawie jak sadzawki. Marzenie takiego domu, w którym będą mogli odnaleźć się ludzie szukający nowego życia. Ubodzy, doświadczeni chorobami, opuszczeni, narkomani, prostytutki. Osoby, które gdzieś tam totalnie, ale totalnie rzeczywiście przegrały swoje życie. I osoby nawet takie, które nie będą chciały poszukać nowego, nie będą chciały się nawrócić. Ale taki dom, w którym jesteśmy w stanie dać im miejsce i spotkanie z Panem Bogiem. Taki dom chciałbym wybudować. To jest marzenie, które wzrasta i dojrzewa we mnie od kilku lat. Kiedyś może podzielę się z wami tym ogromnym marzeniem. Może rozpoczniemy taki projekt, takie budowanie domu. Ale chciałbym, żebyście się modlili o to. Proszę was o to, żeby ci ludzie znaleźli dom. Nie byle jaki dom. Domy miłosierdzia. Dom, w którym będą mogli spotkać Jezusa. O taką modlitwę proszę i tym się z wami dzielę. Niech to Słowo w nas działa i zmienia nasze życie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.